Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym się wypowiedzieć na temat pana prezydenta, naszego prezydenta, chciałbym podkreślić. Szanowni Państwo, prezydent może jest dobrym człowiekiem, ale boi się podejmować decyzji, które winny uzdrowić nasz kraj i które winny ukarać tych kretynów, którzy po prostu za dużo sobie pozwalają. Wynoszenie polskich spraw na zewnątrz do Unii Europejskiej jest nic innego, tylko zdradą stanu. Pod taką zdradę stanu można podciągnąć specjalistę pana Petru, jak również Schetynę, Kamysza i wiele, wiele innych osób. Dziwię się, że pan prezydent jeszcze nie wprowadził stanu wyjątkowego. Ja na jego miejscu wprowadziłbym stan wyjątkowy i zacząłbym zamykać bez pamięci i bez czasami zastanowienia ludzi, którzy szkodzą naszemu narodowi i naszemu krajowi. Szanowni Państwo, skąd gówniarz 72 roku może mieć, zacytuję, $1 milion PLN, 150 tysięcy euro, 165 tysięcy dolarów, 150 tysięcy w papierach wartościowych, nieruchomość, 200-metrowe mieszkanie, o wartości 870 tysięcy i dwa mniejsze mieszkania, 54 i 60, wartości 240 tysięcy, jak również 100 tysięcy gotówki. Pytam się, kurwa, skąd takie można pieniądze zarobić? Ja mam 70 lat. Nigdy takich pieniędzy nie widziałem. A gówniarze mają. Pytanie, skąd? No ale trzeba być, kurwa, przybocznym czarnoksiężnika. Trzeba być przybocznym pana Balcerowicza. Trzeba wprowadzać ludzi w kanał. Bierzcie kredyty we frankach. I bierzcie jak najwięcej. A ja później sobie przewalutuję swoje i na was, idioci, zarobię. Tak być nie może, panie prezydencie. Pan jest prezydentem moim, bo ja pana bardzo szanuję. I dlatego wprowadź pan stan wyjątkowy. Zacznij pan, kurwa, zamykać tych darmozjadów i tych idiotów. Czego się oni boją? Oni się boją Trybunału Stanu, bo chcą go mieć opanowanego dla ciebie. Dlaczego? Bo każdą ustawę, którą wprowadzisz, każdą, oni zawetują, która będzie godziła w ich interesy. Teraz co? Schulz się będzie wypowiadał na temat naszych porządków w Polsce? Co to kurwa jest? Czy my Polacy nie potrafimy sami się dogadać? Możemy mieć różne zdania. Ale nie wynosić spraw na zewnątrz. Panie Petru, dla mnie nie jest pan politykiem. Dla mnie nie jest pan nawet Polakiem, bo pan zdradza, kurwa, nasz kraj. Rozumiesz pan to? Tak samo ty, Schetyna. Pochodzimy z jednego województwa. Ale mogę powiedzieć jedno. Nie będziesz nigdy przewodniczącym PO, bo nawet na to nie zasługujesz. A PO, co to jest za partia? A PSL, co to jest za partia? Zadaję konkretne pytanie. Panie prezydencie, stan wyjątkowy i zamykać i wprowadzać to, co żeście obiecali dla narodu. Naród was popiera, naród was poprze. Wprowadźcie ogólny dostęp do broni. Stwórzcie obronę terytorialną. Stwórzcie to, żebyśmy byli silni. Wtedy pan będzie mówił na forum międzynarodowym z pozycji siły, a nie z pozycji nędzarza i biedaka. Gdzie byle palant, kurwa, z innej partii może o panu decydować i pana krytykować. Jakim prawem mają politycy mówić o panu, że pan jest dyletantem? Dzisiaj to słyszałem w telewizji. Krew mnie po prostu zalewa. A pan spokojnie to przyjmuje. Ja wiem, że inteligencja powinna być zachowana. Ale w stosunku do chamów trzeba być czasami chamskim. Nie ma co czekać. Na co pan czeka? Ja na pana miejscu już bym dawno wprowadził stan wyjątkowy i zaczął rządzić według własnych reguł. Co? Może panu nie wolno? Jest zagrożenie dla kraju. Wyprowadzają te skurwiele ludzi na ulicę. Jakim prawem? Co? Majdan chcą zrobić? Ten kurwa lisek złodziejaszek? Kim on jest? Tak samo kim jest ten Petru? Na ulicę ludzi. No litość boską. Co? Stanu wojennego gówniarz 72 roku nie pamiętam. Ja pamiętam, bo spierdalałem przed zamowcami, jak mi ganiali po Wrocławiu. I teraz żałuję,
że nie spotkałem na swojej drodze takiego nijakiego gówniarza Petru, ale on siedział w pieluchach wtedy. Co on może wiedzieć o stanie wojennym? Co on może wiedzieć, kurwa, o tym, że ludzie, kurwa, byli zabijani, katowani, mordowani? Nic! Dlatego krew mnie zalewa, jak słyszę te głupie debaty Trybunału. Rozwiązać Trybunał w jasną cholerę. Robić porządek. W Polsce ma być spokój, cisza. I Polska ma być neutralna. I wąt z tymi kurwyskimi Afrykańcami. Po co nam potrzebni są? Niemcy, Schulz będzie nami rządził. I wiele innych patałachów. A my będziemy się kłaniać nisko. Panie prezydencie, dość tego. Zacznij pan działać. Zacznij pan, kurwa, zamykać tą szumowinę, bo innego wyjścia pan nie ma. Ponosi mnie. Normalnego każdego Polaka ponosi. Mnie tym bardziej. Bo ja widzę zagrożenie. Widzę zagrożenie dla swojego kraju. Dla swojej ojczyzny. Widzę zagrożenie dla pana. I pan, kurwa, o tym powinien wiedzieć. Panie prezydencie, a teraz najważniejsza rzecz. Powinienem to powiedzieć. Pan jako prezydent, minister sprawiedliwości, pani premier i naczelnik Kaczyński, staliście się celem. Staliście się celem finansjery międzynarodowej, jak również oligarchów pochodzenia polskiego. Dlatego, panie prezydencie, ochronę, którą pan zmienił na inną, winien pan zweryfikować. To samo tyczy się do naczelnika Kaczyńskiego. Tych dwóch bubków, co pilnuje pana naczelnika, powinno być zmienionych. Pamiętajcie, że wy jesteście teraz tymi, którzy rozgrywają całą partię w Polsce. Wystąpiliście przeciwko praktycznie ludziom, którzy nie mają skrupułów. Ludziom tym samym, co zlikwidowali naszą elitę polityczną. Dlatego bardzo proszę, panie prezydencie, o wzięcie moich słów pod uwagę. To znaczy wzmocnić pana ochronę, naczelnika Kaczyńskiego, ministra Ziobry i pani premier Szydło. To są główne osoby, które ciągną cały ten kram. Jeżeli to zrobicie, to przetrwamy. Jeżeli nie zrobicie, to pogłębimy Polskę w takiej stagnacji, jakiej świat nie widział. Dziękuję.